Robimy różne eksperymenty i sprawdzamy. Bawimy się. Na razie eksperymentujemy z jajkiem. Wrzucaliśmy jajko do wody. W zwykłej wodzie się utopiło, ale jak dorzuciliśmy soli, to pływało po powierzchni. Robiliśmy warzywne bingo, czyli pytaliśmy różne osoby, czy coś robiły, czy coś jadły, czy coś próbowały. I wtedy, jak wszyscy zebrali wszystkie pytania, to było bingo. Tematem przewodnim jest zdrowe odżywianie. Powiedz mi, czy ty się zdrowo odżywiasz? Tak. A co to znaczy zdrowe odżywianie, twoim zdaniem? Jedzenie różnych zdrowych rzeczy, jedzenie niezdrowych rzeczy. Zdrowe i żywne są warzywa, owoce, a nie różne słodycze, słodkości, różne hamburgery i tak dalej. Oglądaliśmy książkę o jajku, mieliśmy zabawę na początku z owocami i warzywami. Teraz ścigaliśmy się jako kelnerzy, niosąc talerzyk z ping-pongiem na jednej ręce. Powiedz mi, czy taka forma spędzania czasu podczas wakacji jest atrakcyjna, jest fajna? No tak, mi się dobrze bardzo podoba. Bardzo zdrowo się odżywiam, bo jestem sportowcem. Jesteś sportowcem, a jaki sport uprawiasz zatem? Wspinaczkę sportową. Przez wakacje przygotowałyśmy cykl zajęć dla dzieci w oparciu o naukę, różne obszary tej nauki. Dzisiaj zaczynamy od jedzenia zdrowego, odżywiania. W kolejnych dniach będziemy mówić o fizyce, chemii. Będziemy też mieć zajęcia ze specjalistami w tej dziedzinie, między innymi z Wojciechem Sudnickim czy z panią Elą Pogodą. Na początku zaczynamy od paru doświadczeń z różnymi produktami spożywczymi. Trochę zabaw ruchowych też będzie, a pod koniec będziemy również gotować. A co ciekawego będziecie gotować? Dzisiaj będziemy robić warzywne tortille oraz desery owocowe. Dostajemy sporo telefonów, zawsze chętnie też dzieci przychodzą na nasze zajęcia i zawsze też wracają później, nawet jako wolontariusze, żeby nam pomagać w tych zajęciach. Jak co roku zresztą, wszystkie nasze filie w mieście angażują się, żeby organizować warsztaty dla najmłodszych. Tutaj zaczynamy od wieku 6 lat do 12 lat, zależnie od filii. Staramy się, żeby te warsztaty były interesujące, ciekawe, żeby też rozwijały nie tylko w kontekście czytelniczym, ale ogólnym, no i żeby były przede wszystkim dobrą zabawą. Nad tym materiałem pracowało aż 8 placówek Biblioteki Miejskiej. W tym momencie jeszcze 5 ma aktywne warsztaty, także zachęcam Państwa serdecznie, żeby rozeznać się, szczególnie filia numer 3, filia numer 5, ponieważ te placówki startują w przyszłym tygodniu, później w drugiej części sierpnia również. Tam spotkanie z Nelą Małą Podróżniczką, czyli warsztaty o podróżowaniu, o tym, jak poszukać swojego miejsca na świecie, ale jednocześnie połączone z zabawą i warsztatami plastycznymi. W filii numer 3, w filii numer 5 Bolek i Lolek, głównymi bohaterami naszych warsztatów. Także jeżeli mamy jakiś sentyment, to tutaj te postacie na pewno fantastycznie się odnajdą w tym, żeby dzieciom sprawić radość na wakacjach. Działamy teraz w Bibliotece Głównej. Tutaj warsztaty z eksperymentami. Myślę, że to jest niesamowicie interesujące, ponieważ podejmujemy tematykę fizyki, chemii, kulinarne eksperymenty. Będzie się działo, będzie zabawnie, będzie dużo ciekawych wydarzeń w samej Bibliotece Głównej. Jeżeli jeszcze Państwo się nie zapisali, to poszukajcie, czy takie formy zapisów są możliwe, ponieważ nie wszystkie dni są otwarte. Po prostu czasem trzeba się zapisać. Warto się zorientować.